dobry. Urząd Miasta. Partiatix! Robię wam zdjęcia, bo będziecie później... A czemu? Bo prezydent miasta zarządził, żeby wszystkim, co piją piwo, robić zdjęcia i później będziecie utylizowani. Po co? Utylizowani tam koło Pławniowic. Nie mogę. Ej, on wygląda jak Tajmotka XD albo X-Papa, nie? Czego pan nie robi, jak ja nie piję? Bo jestem z urzędu miasta. Ale pana to wytniemy. No ale to proszę mi się wylegitymować. Dobra. To tak gdzieś koło sierpnia będziecie utylizowani. Pan żartuje, albo co? No zdjęcia będziemy robić i później w tych. Zrobimy taką małą gazetkę i będziemy was szukać i utylizacja w Pyskowicach. Jaka utylizacja? W Pławniowicach. Najpierw pan mi tam gdzie świnie palą. Jak pan jest? To mnie tam będą palić! Kurde! Już się zaczęło przyzywanie demonów na koniec. Przesada. Ty, to jest to? To jest z kapą? Ej, siemano. Słuchaj, ja jestem z firmy Jabol. No. Jabol, smaczny Jabol, nie? No. Słuchaj, jakie ci smakują ten wina najlepsze, jakie są? To o smaku malinowym czy truskawkowym? A ty mówisz o tych zwykłych Jabolach? Ja. Nie. Ale to jest taki poważny wywiad. Pisz kartony czy butelki? Ja to wszystko piję. Wszystko? No. A jakie najlepsze smaki lubisz? Truskawka, malina, wiśnia nie. Wiśnia nie, a jagodę? Nie piłem jeszcze. Nie piłeś jeszcze? No. A ja go chyba znam. A większego kaca masz po truskawkach czy po malinach? To zależy ile wypiję. No. A ile tak dziennie pijesz? 8. 8? 7. Bo... A są takie dni, że tylko 2, nie? Zrobimy zaraz takie ten. Czyli on codziennie minimum 2 jabole wali? Minimum to jest. Robimy zaraz taki tutaj, mam taką kartkę, tam pospisujesz, nie? I będziesz takie liście promocyjne i będziesz dostawał do domu zawsze po 2 jabole tygodniowo. No dobra. Dobra? No. Słuchaj, chciałem się jeszcze ciebie zapytać, a na przykład swędzicie kapa w jakimś jabolu? Nie. Nic się nie swędzi? Nie, a nie ma. A biądrach coś? Legenda. A we wątrobie nic tam ci nie dolega? Nie, chłopie, ja masz. Dobrą masz, nie? No. Dobra. Czasami nerki, nie? No. Ale to już, wiesz, no jak choćby z tego alkoholu, nie? Mhm. No. Zaczujesz się na siłach, nie? Tak. No, 8 jaboli to dobry wynik, nie? No, do tego jeszcze zbie wiśniówki, tylko że wiśni nie. Wiśni nie, nie? Nie. A przede wszystkim nie czarnej porzeczki. A słuchaj, a chciałem się ciebie zapytać, patrz, jak robisz tej randkę przy świecach, nie? To jakie laski piją smaki jaboli najczęściej? A to ja piję tu. Ja nie piję tak. A to nie pijesz z laskami jabłoni? Żadny las. Po co mi? Nie wiem po co, chcę podupić. Nie, to nie o to chodzi. Nie? Tylko, że ja taki przybrałem już tryb życia samotnika. Piję pustelnika. Sam. Pustelnika. Nie jest dobrze. A jak kapa cię nie swędzi, nic się swędzi, nie? Nie. A hemoroidy ci nie rosną po jabolach? Nie. Nie? A sraczkę masz? Nigdy. Nigdy. Żołądek mam zdrowiutki, ja nie wiem co to jest mój żołądek. No. Może jesz reni? Albo rani gaz. Tylko, że po czarnej porzeczce to normalnie zaczyna mnie palić zgaga i jak wypiję tak dwie te czarne porzeczki litrowe, nie? To... To jeszcze dopiszemy ten z tymi... Nie dobra, Igo, źle się czuję po tym, ale dopiero po dwóch. Czyli wlewa w siebie na umór. Dwoma jabolami to będzie renici przychodzić. To będziesz miał nas gagę, nie sprawdzić. Nie? No dobrze. No to dzięki. No. Spójrz na to! Przecież tu nawet nic nie widać. Widzisz coś takiego, już wiesz, że jesteś w domu, o to właśnie chodzi. Ej, bo mam sprawę do ciebie, nie? Posłuchaj, ej, mam tira cyganów, nie? Trzeba by było ich gdzieś wziąć na pokój.
że na pokój to jeszcze mogę, nie mogę już. Bo mam tira cyganów z Rumunii. I trzeba by ich gdzieś na pokój wziąć. Oni dawają, oni płacą w bigosie, wiesz? Wysinkę gadaj, wysyń kulami na rozświeć. Co wziąć? To może idziesz kombinować i pokój. On po polsku mówi? A słuchaj, ja jeszcze mam z przemytu, mam dwa tiry kondonów. Jakbyś tu na targu upchnął gdzieś. Na targu nie, bo mi te chuj gniarze nie znają, kurwa, psa miejska mnie też kurwa zna. I kurwa, one mnie zaraz, ja bez prawo dochodzę. Masz ten, ty przejebany masz na pałac? Jasne mam przejebany. Za co? To mam kurwa 60 mandatów, potem kurwa 7 nakazów karnych. Za co? Za picie. Aha. Ej, to zrobiłbyś coś... Jaki? No a co on gada, ja nie wiem. Ty słuchaj, a do ciebie tych cyganów jakby wysłać, co? Co tego tira cyganów? Jeszcze naczepa jest ich jedna. Co? Na razie nie. Ej, bo oni się tam gniotą, wiesz, a jest teraz ciepło, nie? Ich trzeba gdzieś upchnąć. Ale on to analizuje, no poważnie. Oni bigosie płacą, kurwa, mówię ci. One tony, oni tonę bigosu dają. Mają świeży puśkaw. A ja wiem. I foki jeszcze mają też, bo z Antar... Powaga! Kiedy wiozą foki. Filmy od jednego typa, no ta. To byś miał za to kistę jaboli, nie? No to kurwa, on liczy, ty mój oczka, ale oczka to mi nie ma. No ta kurwa tak. To dziś się zastanawia? Czy to możliwe? Co? Ej, a ty lubisz bigos, nie? Tutaj u mamy cię żyje, kurde. No bo masz tego, masz wąsa rudego, to mieszasz kurwa bigos, nie? Kurwa, muszę kurwa to wszystko ugolić. A zęby masz? Co? A zęby masz? Nie mam. A pokaż. O, kurwa. Rzeczywiście nie ma. Dobra, ej, to jakby co, to przyjdę do ciebie z tymi cyganami, nie? Podjadę, nie? W ogóle nie ma zęba, nawet jednego. Powiesz, bo za dużo ich. Witam. Witam Wasa. A dobra. Zęby masz? Na razie. Siemano. Nara, nara. Zobacz jak on chodzi w ogóle. Czemu on tak chodzi? Ja jestem ze sanepidu, nie? I podobno ty roznosisz wszy tu wszędzie. Kto? Ty. Chodź no tu. Wszy roznosisz. I pijesz jabolę. No i co z tego? No i kurwa powiedzieli mi, że mam brać cię do bagażnika i cyklon Bey cię wywieźć. Ja pij... Nie, dobra, dobra. To trzeba skipnąć niestety. Nie możemy tego obejrzeć. Przepraszam, bo ktoś do mnie dzwonił przed chwilą. To pani dzwoni do mnie. Jakie to państwo? Państwo bez litery A. Czy wiemy? Szybciutko. Nie mogę czekać. Dobrze, powiem tak. Papa, do widzenia. Zostawcie mnie się w spokoju. Ej, to ja. Bo już chciałabym rozwiązać tę zagadkę. Halo, halo, dobry wieczór, może teraz? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jaka jest odpowiedź? Odpowiedź to chyba trzeba by cię rżnął. No. Chyba raczej nie. Halo, dobry wieczór. Halo, halo. Jaka jest odpowiedź? Boże. Robisz gałę albo pałę. Co to w dupę? Co ty mi wysłałeś? Ten. Halo, halo, dobry wieczór. No to była woda, jak coś od tego się zakrzusiła. Dobry wieczór. Jaka jest odpowiedź? 1 500 100 900. Nie, to niedobrze. Chyba pan strzelał. Ile pieniędzy jest na obrazku i... O co tu chodzi ogólnie? Halo? 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 Dobry wieczór, jaka jest odpowiedź? Dobry wieczór. Ja już dzwoniłem i chyba 1 500 200 900. Nie. Nie. Numer walizki. Od 1 do 10 bez dwójki i szóstki proszę podać. W walizkach są pieniądze. Numer walizki. Idź w debil, co zgłosiłeś. No, o zobacz, głupi, no zobacz, o, dupę masz sadzić, o, wasz jaki pojebany, zobacz, wszystko słyszę. Halo, halo! No słucham. No cześć, ja słucham, jakie hasło?
Chuj ci w cyce. No, bardzo bym chciała, ale na przyjemności po programie. Na M. Mogę wylizać to wyciskim? Halo? Halo, halo. Jestem, kurwa, jak szpedał. Ojojo! Przepraszam oczywiście za to. Dobry wieczór. Co w sypialni na PM? Wie pani, co w sypialni na PM, może to nie jest za bardzo takie pierdolenie, o. A no nie, to nie jest to, nie za bardzo i no i w ogóle. Halo? Pierdolenie. Nie! Co w sypialni na P? Pierdolenie. Kiedyś się zaliczą, no. Muszą zapisać na tym, żeby ludzie nie strzelali. No nie! No właśnie, jakie masz rozwiązanie? Ciekawe. No, to dawaj. No. Bo się boję. Nie bój się, nie bój się. To jest na pewno pizdeczka. No co ty, no nie! Jaką masz odpowiedź? Wyjrzę twoje łojaki. Boże. Ja pierdolę. Nie no, to już... Ja pierdolę, nie. Jeszcze raz, bo aż... No ja tego nie usłyszałem. Nie usłyszałem tego. Co ty, no nie? Jaką masz odpowiedź? Wyjrzę twoje łojaki. Czemu? Czemu to istnieje? Czemu to się dzieje? Damian? Damian, można się kochać? No pewnie, że się można kochać, ale pokaż cycki. No, nie, nie da rady. Jak masz na imię? Dawid. Dawid, hasło. Chuj ci w dupę? No, słuchaj, coś ci powiem. Akurat tam nie, ale skoro mnie tam, to powiedz na antenie, skoro mnie tam, to tobie w co? Poproszę o słowo. Co? Słowo? Jakie kurwa słowo? No to na pewno... Proszę o słowo. 3, 2. Pokaż dupę. Zwierzę na K. Dobry wieczór. Proszę odpowiedź. Fajna masz cycki. Halo, dobry wieczór, może teraz? Kutas! Czemu? Czemu takie coś... Nie wiem, widzowie, co się dzieje? Tak, jaka odpowiedź? Piszka. Jeszcze raz. Proszę jeszcze raz. Piszka. Fajne masz te cuchy. Co się dzisiaj dzieje? 1200 zł. 1200 Halo? Zł. Halo, dobry wieczór, jakie hasło? Halo, chuj ci w tyce. Aj, dziękuję. Ale przestań świątuszyć. Podaj mi odpowiedź. Liczę do 3. Raz. Ładne masz cycki. 2, 3. 200 zł jest za każdą propozycję z koperty. No to... A po co oni ich rozłączają? Niech ktoś za minutę się chyba płaci, nie? To mogliby takiego zostawić na linii, niech se pogada i się na nim zarobi, rel? Sprawdzamy, dobry wieczór. Dzień dobry, witam w programie, proszę pani. Witam, to ja pana witam w programie. Nawet dobry wieczór, jak mam na imię? Mam na imię Gajber, proszę pani. No to bardzo ładne imię. A jaki może być uśmiech, proszę mi powiedzieć? Proszę pani, uśmiech może być na przykład, powiedzmy, chujowy. Halo, szybciutko, jakie to słowo? Dobry wieczór. Dobry wieczór, żubr. Żubr, niestety nie będzie... A co tu chodzi? Będzie to żubr. Jest to słowo z błędem ortograficznym. Moi drodzy, w mojej kopercie był ukryty żółw. Żółw był ukryty w mojej kopercie. Dzień dobry. Co? Witam serdecznie. Jaką odpowiedź proponujesz? Pokaż cycę. To bardzo dobra odpowiedź. Poproszę o rozwiązanie. Pokaż dupę. Zła odpowiedź. Wypowiedzcie imię na M. Jeśli któryś z waszych znajomych takie imię ma, a jeśli nie, to po prostu wymyślcie. Halo, dzień dobry. Proszę panią Muszyński Jan. Farmaceutka. A nie za.
za czas jego trwania, a ja witam następnego gracza. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Jaka będzie odpowiedź? Saframente. Słucham. Jaka jest odpowiedź? Szybciutko. 3, 2. Safartele. No i git. Nie mogę. Mamo, idź tylko obudź tatę. Mamo, idź obudź tatę, tylko szybko. Proszę o dobrą odpowiedź. Uwaga, muszę odliczać. Halo? 3? Halo? 2? 1? Czy nie? Halo? Halo, jakie to będzie słowo? Pierdolnik. Słucham? Halo, pierdolnik. Halo, halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Co to będzie? Pokaż pizdę. Nie. Jest łatwo. Halo, dobry wieczór. Ale close był. Co to może być? A kto mówi? Justyna z programu rozwiąż zagadkę. Co może być w szafie na literę K? Kurwa. Halo? Halo? Tak? Proszę o słowo. Cipa. Halo, halo? Dobry wieczór. Tak? Jaka jest odpowiedź? A kalesony, kurwa. Tak, ta pierwsza część się zgadza. Dobry wieczór. Witam panią serdecznie, poproszę. Co to jest? Znajdź dwie różnice. Okej. Okay. Te dwa szczegóły. Proszę panią, na lewym obrazku pan ma trójkąt żółty z dwunastką. Nie. Co się dzieje? Proszę bardzo. Halo, halo, dzień dobry, dobry wieczór. Powaga. Nawijają. Halo? Nawijam ciągle, nie? Coś białego. Sperma. Ale mnie zatkało. Dobrze, słuchajcie, szukamy czegoś białego, co jest w kopercie, no bo tam coś słowo. Jest, a ja za to zapłacę 100 zł, więc jak widać, dodzwonię. Proszę. Halo, halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam, coś białego. Witam. Kupa. Jeszcze raz? No kupa jest biała, no. Uwaga. Co to jest? Co wy mi wysyłacie dzisiaj? Lubisz dupę? Lubię. No i co? A ty lubisz? Lubię, powaga. Bo jak lubisz, to mam dla ciebie dzisiaj magię siedmiu świec. Przeszłam samą siebie. Jak mnie nie wyrzucą z roboty po tym, to po prostu... Nie przewidziała, czy ją wyrzucą? Aha. To niezła wróżka. Dzień dobry. A to przed chwilą oglądaliśmy. Zobacz, tu jest Tibia. Tu Tibia jest. Dobre. Halo? A witam. Witam serdecznie. No to jakiego ma pan ptaka? Grubego. No to w takim razie gratuluję serdecznie. A mogę szczegóły jakieś znać? Centymetry? Wie pan co? No jak już rozwiążemy zagadkę, to wtedy się dowiemy, jakie są centymetry. Dobra, to może gil. Nie, jeszcze nie, ale to jest bardzo dobra odpowiedź. Dzięki Webby za 10 lat. Czy nie? Halo? Halo, jakie to będzie słowo? A to było? Czerdolnik. To będą te same. To raczej gdzie indziej, no ale dobrze, można i w szafie. Różnie z tym bywa. Albo... Może jakaś pani zadzwoni i mnie uratuje. I tutaj samych panów mam w reżyserce, więc jakąś panią z przyjemnością usłyszę. Czy jest jakaś pani przed telewizorem? Halo, jest telefon, dzień dobry.
Dzień dobry, tutaj pani. Dzień dobry. Ma pani bardzo męski głos, ale witam bardzo serdecznie, poproszę o odpowiedź. Dziękuję, sami swoi. No proszę bardzo, to no dla pani pięć... wygrał 5 dych. Ty serio, ta się tu wygrać w tym programie? Co jest? 10 zł, bardzo sorry, dziękuję. Wygrała. Z trzema telefonami się nie udało, widzisz? A myślałeś, że się uda z pierwszym, drugim, góra trzecim. Co to jest? I nikogo nie udało. Halo! Z telefonu wzięło 40, a wygrał 5 dych. Halo? Halo? Kibel. Okay. Kibel, powaga! Hej? Nie kibel. Reżyser dzisiaj nie myśli. Reżyser dzisiaj nie pomyślał o tym słowie. Na pewno warto się zastanowić i swój pomysł sprawdzić tu na antenie. O właśnie tak, dobry wieczór. Dobry wieczór. Poproszę odpowiedź. Dobry wieczór. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Witam panią. Witam pana również, jaka odpowiedź? Ja myślę, że Paweł śpi w szafie. Paweł, no mógłby być Paweł, ale nie w mojej szafie. W mojej szafie Pawła nie ma, zapiszę. To jest. Żeby było jasne, nie chodzi o żadne imię. Paweł, niech się lepiej obudzi i jak najszybciej wyjdzie z szafy, no bo to nie jest wygodne miejsce. Dzień dobry. Coś do jedzenia na K, poproszę. Krowa. Krowa? Mu! Czarna krowa w kropki bordo. A? Coś tam żuła trawę kręcąc mordą, tak? Była taka bajka, czy tam... Wystraszyła się nasza krowa, że ją chcemy zjeść. Spokojnie, spokojnie. Nie denerwuj się, jak nie będę tej krowy zapisywać, bo możemy zjeść... No i okropne to jest, że... Ale może... Wykluczona. 300 zł. Co ona pieprzy? 300 zł do wygrania. Może teraz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Jaka jest odpowiedź? Pizdeczka. Ja tutaj mówię o ekscentrycznych odpowiedziach. Nie zmieściłaby się tam, bo jest już Paweł. Byłoby trochę ciasno, chyba że ma... Co? Jakąś wielką szafę. Czekaj. Co się dzieje? Jednak spróbujmy z czymś innym, dobrze? No... I halo, dobry wieczór. No halo. Poproszę o odpowiedź. Ale z czego? Do zagadki. Do jakiej zagadki? Bo teraz już nie wiem. Proszę pana, jak się wybiera numer telefonu, trzeba wiedzieć, gdzie się dzwoni. Ile monet jest na ekranie? Monet, które są do wydania, tak? No. To jest panie, powiem... Wie pan czy nie? Bo nie mogę czekać. No ja uwaga, wiem, trzy. Wiem. Raz, no to dwa, słucham. 3, 4, 5, 6, ale... 7, 8. Dokładnie. 8. Dziękuję za odpowiedź, ale polecenie brzmi, ile pieniędzy jest na obrazku. Ale jeżeli coś wam przyjdzie jeszcze do głowy, to szybciutko wybieramy numer albo gwiazdkę 7301. Czym można jechać? I ty tyle? Nie ma żadnych tych? Dobry wieczór, jaka jest odpowiedź? Halo, poproszę odpowiedź. Czy to green screen? Odpowiedź to bocian. Bocian? Czy ja dobrze usłyszałam? Hey girl, to paseniara w dzisiejszych czasach, rzeczywiście. Pytanie było, czy można jechać? Tak myślę, że trzeba mu kółeczka tam gdzieś doczepić, żeby można było bocianem jechać. Bocian, no ale taki ekologiczny środek transportu, to trzeba przyznać. Pan na pewno troszeczkę nas wszystkich... Cienki cool down. Cienki. Ich obudził. Po panią sięgnie i proszę, halo, halo. Dobry wieczór. Halo, halo, jaka jest odpowiedź? Kupa. No też trzeba posprzątać w tej szafie w takim razie. Część z państwa namawiam, gorąco namawiam. Zróbcie porządki w szafie, bo słyszę, że macie tam... A co ma być w szafie na każdy wygrać? Kożuch, nie? Kożuch. Bardzo, bardzo dziwne rzeczy.
Dzień dobry. Halo? Witam serdecznie. Jaką odpowiedź proponujesz? Jak każę. To bardzo dobra odpowiedź, ale obawiam się, że o tej porze niestety nie mogę spełnić twojego życzenia. No ale jeśli kiedyś odważysz się tutaj stanąć bezpośrednio przed kamerą, to kto wie, co się może wydarzyć. Cześć, co jest? Jeszcze 8 możliwości, które na pewno... Coś białego. ...można znaleźć. Dzień dobry. Halo? Witam. Halo? Witam pana. Coś białego? Spermatko! Jej! Ja no ale nie wiem co pan powiedział, ale chyba coś niestosownego, tak mi się wydaje. Cóż, okej, okay, coś białego. Co... Do studia trafiacie szybciutko, bez problemu. I kolejna osoba, poproszę o odpowiedź. Halo? Halo, poproszę o odpowiedź. Podpierdolić. No, wie pan co, ja bym tutaj proponowała bardziej cenzuralne słowo. No i git. Dzięki Ulficzek za właśnie lat. Witam. Myślę, że mimo późnej godziny powinniśmy się w jakichś ramach kultury trzymać. No i jest kolejna odpowiedź. Słucham. No to będzie podjebać. No nie, to już chyba analizowaliśmy tego typu wyrazy. To już druga wpadka w dzisiejszym programie. Pod i jakaś próba. Może w głowie jakoś się no coś... Tak, o, Czarek, witam no. Serdecznie. Jaka odpowiedź? Jako kurwa odpowiedź. Co się powie? Ojeju, nie, dzisiaj mamy naprawdę, to jest najgorsza odpowiedź, no kolejna osoba się naprawdę bardzo zdenerwowała. Ja czekam na kogoś, kto potrafi wymyślić słowo na POD. Witam. O jakie imię może chodzić, wybierz numer, dzień dobry. Halo, poproszę o odpowiedź. Słucham, no. Poproszę o odpowiedź. A daj mi spokój, kurwa. Trzy. Co? Nie ma problemu z trafieniem tutaj do studia. A no właśnie, a propos. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Halo. Witam, jaka odpowiedź? Halo? Odpowiedź brzmi... No? Mój ptaszek jest miękki. Aha, no to proszę pana, to nie do mnie z tym. Proszę, może coś z tym fantem zrobić. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Ty, co to jest za w ogóle ten? Odpowiedz mi, o co tu chodzi? Halo? Witam, jaka odpowiedź? A jakie pytanie? Dobrze pana, jak pan nie wie, to po co pan dzwoni? Pytanie jest smutny na ekranie. Smutny ziomuś był? Tak, no. Zawiedziony. Wie pan, jaka jest odpowiedź, czy nie? Trzy? Oczywiście. Słucham. Jeden. Trzy. Pięć, sześć. To nie jest prawidłowa odpowiedź. W takim razie 180 zł proponuję kolejnej osobie. Ja tu i teraz. Kto już ma pomysł? Kto właśnie wybiera numer? Jest ktoś? Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Halo? Po kacyce. No, proszę pana, ja nie jestem złotą rybką, która spełnia wasze życzenia. To nie koncert życzeń, tylko program interaktywny. Polega on na tym, że trafiając tutaj do studia, nie wydaje pan poleceń, tylko odpowiada na pytanie. Możemy tam znaleźć płaszcz, ale nie w kopercie. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Poproszę odpowiedź. Dobry wieczór. Pierdolenie. W szafie? Proszę pana, to takie ma pan tutaj troszeczkę ekscentryczne zapędy. No nie, nie będę zapisywać, pozwólcie, że nie zapiszę. 300 zł. No dobrze, tak jak mówiłam, to jest zagadka na rozgrzewkę. Oj, jest telefon i od razu poproszę o propozycję słowa. Halo? Jaka odpowiedź? Salceson. Salceson? No nie, to słowo zdecydowanie nie rozpoczyna się od POD. No pan się pomylił z literką. Szanowni państwo. Chrupiąca. Można się łatwo pomylić. I niestety reżyser przyznaje się, mimo że razem sprawdzaliśmy, ja i on, i nasz technik, to niestety pod jedną z kopert jest zawód, w którym jest litera A. Brawo, to dobrze, że chociaż teraz się zorientowaliście. Ile? Siódemka, tak? No dobrze. Szczęśliwa siódemka. Dobrze, słuchajcie. A, no proszę. Zobaczcie, jak łatwo się pomylić. Skoro reżyser się pomylił, a zwróciłam uwagę na ten zawód, a też nie wyhaczyłam tej literki A.
No dobrze, dobrze, małe fop... Jakim cudem? O co tu chodzi? Pa, ale niech będzie w nagrodę. Zapłacę po 75 zł za każdy z dowodów, który ukrył się pod poszczególnymi kopertami. Obiecuję, że te pozostałe na pewno nie mają literek. A jeszcze przepraszam w imieniu reżysera. No, czuję się troszeczkę zakłopotany, ale słuchajcie, no tak czasem bywa. Reżyser też człowiek, więc pomyłki mogą się zdarzyć. No dobrze, że wyłapaliśmy to. Patrz, widziałeś? Niby daje... 75, reżyser też człowiek, ale zobacz. Więc pomyłki mogą... Nie, dobra, bo jedno słowo odpadło. ...mogą się zdarzyć. No dobrze, że wyłapaliśmy to, zanim pojawiła się tutaj jakaś odpowiedź. Dobra, to jest skam generalnie. Ty zna ktoś kogokolwiek IRL, co wygrał w takim gównie? Blank Beats Production. Husaria!